Hejka wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale i ponownie na kolejnym vlogmasie. Dzisiaj sobie odpoczniemy od stajni i od koni i posprzątamy i przygotujemy mój pokój na święta. Tutaj mam cały wór osób świątecznych. Mam też ze sobą rzeczy do sprzątania. Ogarniemy ten mój pokój, bo jak widzicie jest pełno paczek. To też trzeba ogarnąć, jakoś je pootwierać oczywiście też. No i wszystko jakoś umieścić w sensownym mama miejscu. No, także zaczynamy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, bo jest to taka odskoczenie od stajni. Także zaczynamy. No. Ściągam sobie i demontuję lampę. Chcę dać wszystkie lampy w jednym miejscu, żeby... Ale po prostu zajęła mi miejsce. Tak, to jest taka wielka żarówka od parasolki. Sobie. To przy okazji pokażę Wam fajną rzecz, którą się dostałam. Z firmy Nuba. Odkleję tylko tą kartkę, bo ona jest niepotrzebna. O, i są to naklejki. Przepraszam za moje paznokcie. Tak się one prezentują. Z moimi zdjęciami. Trzeba, bo są piękne. Bardzo, bardzo dziękuję. No, chowam je z powrotem. Odkładam w bezpieczne miejsce do tej szuflady. W sumie na biurko. I otworzymy sobie paczkę. Wybieram sobie... O, kot przyszedł. Tą paczuszkę. I sobie ją otwieramy. Czekajcie, ja to chcę zrobić w taki ładny sposób, żeby... O! Proszę bardzo. Już wiemy, skąd jest ta paczuszka. Jest ona z firmy Candy Horse, czyli najlepsze smaczki dla koni. W ogóle to jest tak pięknie zapakowane, że szkoda to otwierać. Dobra, ja zaczynam robić, a ty mama tam z tyłu, ekipa techniczna, otwiera. Dobra. To ja otworzę w międzyczasie kolejną paczkę, weźmy sobie taką małą. O, taką. Otwieramy. O, proszę. I jest to firma, nie wiem czy wiecie jaka, bo ja już kojarzę. O Jezus, wypadło. Jest to firma, już Wam pokazuję, Maya Collection. Wiem, co dla Ciebie najlepsze. Możecie sobie zaobserwować, o, to będzie widać, na Instagramie, Facebooku i wszędzie. Dobra, mam też naklejkę. No, ostrość, halo! O, jest naklejka i jest do mnie krótki liścik. Nazywam się Maja Antczak, tworzę nową firmę i dziecko Maya Collection. Dziękuję, że zgodziła się przetestować nasze rzeczy. Liczę na Twoją opinię, każda uwaga jest dla nas cenna. Będę wdzięczna za zdjęcie i oznaczenie w social mediach. O, złapię się. O, może jestem fokusem. O, złapało się. O, i tu już jest zapisek, a przy okazji życzę wesołych świąt. Bardzo, bardzo dziękuję. Czekajcie, otworzymy sobie wspólnie. O, dostałam jeszcze Zozola. Otworzymy sobie wspólnie. O Jezu, wszystko spada. Dobra. No, a pudełeczko zostaw, bo jest bardzo ładne. Się przyda komuś na prezent. Na święta, okej, okay, otworzone. Duże to opakowane. Dobra. I są to czarne skarpetki jeździeckie z takim białym paskiem. Ojeju! Halo! Złapnę ponownie. O! Teraz będzie ok. Z takim białym paskiem jest to rozmiar... A tu nie ma tak rozmiarowo. Ale z tego co pamiętam, to podawałam 39. Więc tutaj za taką stopę. Tutaj na górze mają takie o. No i będziemy testować. Na pewno w późniejszych vlogmasach dam Wam recenzję. Także okej. Okay. Mama już tu mi podaje otwartą torbę.
Candy Horse. Także otwórzmy sobie wspólnie. Pierwsza rzecz to paluchy z lukrem. Musimy je otworzyć, słuchajcie. Musimy. Także otwieramy. Musimy dostać nożyczki. Mamy nożyczki? Mamy. Dobra, otwieramy. Okej. Okay. Sobie otwieramy wspólnie. Ta-da! Ale są piękne, a szkoda ich jeść. Muszę dawać koniom. Zobaczcie. Każdy detal jest zachowany. Zobaczcie, przecież... No, praktycznie mogę je zjeść. Jeszcze pokażę wam Mikołaja. Tak się prezentuje. No jest boski. Jeszcze wam tak z bliska pokażę. Są piękne! No. Także sobie to chowam. Na pewno będę z tymi cudami robić jakieś fotki świąteczne, ale to nie koniec rzeczy, które znajdują się w tym worku. Proszę, oddaję paluchy. Teraz sobie bierzemy kolejne pudełko. Okej, mamy. I otwieramy wspólnie. Dobra. Coś takiego. Ja już chyba wiem, co to jest. Na chwilę poszeleszczę. Ale jest to... ciasto świąteczne. Zobaczcie, jakie piękne. Jakie detale. Sama bym je zjadła. Ale zostawiam... Czekajcie. Odstawiam. Ale zostawiam je na sesyjkę, bo w takim świątecznym klimacie. I ostatnią rzeczą, która była w takim woreczku, że tak powiem, to jest takie ciasteczko Jennifera. O, tutaj na każdym z tyłu każdego ciastka, każdego produktu jest to opis, skład, data ważności i oczywiście logo Candy Horse'a. A teraz coś fajnego dla was, na hasło Julia 1 albo J.S.Shoedropper, jakoś tak. Jakoś tak? Czekaj, nie mam telefonu, to sprawdzę od razu szybko. Nie mam telefonu? A, nie mam. No to na pewno tutaj gdzieś się wyświetli, a mój kod rabatowy dla was na minus 10% na wszystko w sklepie Candy Horse. Także korzystajcie. I my otworzymy chyba jeszcze jedną, mama, co? Jeszcze jedną otworzymy. I tak się ona prezentuje. Jest to taka torba. I w środku jest coś również dla was. Bo no tutaj już uprzedzę, widziałam, co jest w środku. Jest to paczka z firmy Torpol. Tutaj mamy czapki. Są trzy niebieskie i jedna żółta. Oraz jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich inteligentnych ręczników. Czekajcie, tak jest. O. Tak się to prezentuje. I doszłam do wniosku, że ja sobie trzy zostawię ręczniki i zostawię sobie po jednej czapce. Z każdego koloru, więc chowam to tutaj. A wam na... A dwóm osobom rozdam taki zestaw czapka i taki ręcznik. Myślę, że coś fajnego też również dla was powinno być w tym kalendarzu i na tych vlogmasach. Ostatnio mieliśmy rozdanie z balsamem do kopyt z firmy Horseline, a teraz rozdam wam takie dwa komplety. Na pewno się komuś przydadzą. Także to, mama, odkładamy na rozdanie. Rozdanie oczywiście pojawi się na moim Instagramie w formie posta, także na pewno go nie przeoczycie. Nie wiem, czy jeszcze jednej paczki nie otworzymy. Bo w sumie ostatnio dawno nie było otwierania paczek, więc otworzymy jeszcze jedną. A co? Tyle prezentów jednego dnia? Dużą. Tą dużą? Ale jest bardzo ciężka.
ale tą otworzymy. Zgadzam się. Tak się prezentuje. Ta? A może ta nieotwarta, co? Ta? Dobra, tą też się zostawimy. Jak już macie się domyśleć, jest to paczka, już widać po logo, z Nuby. Przyszła niedawno, już nie mieliśmy czasu z mamą jej zapakować, także zniżę was trochę w dół. Dobra, zrobimy ją tak. O! Okej. I otwieramy kolejną paczkę. Dobra, otwieramy. Okej. O, coś tutaj mamy. Liścik! A się nie spodziewałam. Czekajcie. O, Nuba życzy wesołych świąt. Ale cute, dziękuję bardzo. Również życzę wszystkiego dobrego na święta. I widzimy się już na kawaliadzie w Poznaniu. Dobra. Jezus. Chyba jedna z bardziej bezpiecznie opakowanych paczek. Więc tak, mamy miskę gumową, taki żłób, oczywiście z Nuby, a w środku dwie również dobrze zapakowane rzeczy. Tak to wygląda. Teraz sama zobaczę, co to tam jest. Cool down i what up. Rzecz. O! Są takie małe. No pachnie tak. Są to takie małe chyba wcierka rozgrzewająca i wcierka chłodząca. Ej, super. Widzisz? Ty, fajne. I zobaczcie, tak to tu wygląda. I są dwa poziomy. Naprawdę fajna sprawa. I będziemy testować. O, ja już widzę, co to jest. Wy pewnie też już się domyślacie. Bo te smaczki z Nuby są dobrze znane. I są popularne. Okej. Wielkie opakowanie cukierków, smaczków. O nie! Wielkie opakowanie smaczków świątecznych z firmy Nuba. A jaki to jest ten? Gingerbread. To jest co? Prymus. Jaki prymus? A że to jest prymus? Ja mam, że to jest prymus. Zobaczcie, może to jest prymus. Smaku łyki o smaku pierników. Mega świąteczne, jutro na pewno przetestujemy w stajni. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim firmom, które zgodziły się wziąć udział w moim kalendarzu adwentowym. Myślę, że wy też poznajecie nowe marki, nowe rzeczy. Ja również się bardzo cieszę, testując i mając możliwość przetestowania rzeczy z różnych firm. Więc no, teraz co? Teraz przechodzimy na główny ekran pewnie. No i tak się prezentuje mój pokój. Tutaj jak widzicie jest sterta jeszcze paczek do odpakowania. To jest moja taka mała lampka nocna. Tutaj jest lampa, którą głównie używam do nagrywania, otwierania paczek. Tam mam takie dwa obrazy. Tu jest moja kanapa. No i tutaj mamy moją toaletkę. To na dole jest odświeżacz, znaczy nie odświeżacz, tylko nawilżacz powietrza. Tutaj krzesełko, mój komputer, jeden z dwóch. To są te piękne naklejki. No i to, co dzisiaj robiliśmy, to lampki dwie. Takie gwiazdy świecące. To jest jeszcze w ogóle mój łapacz snów. Tak, dokładnie. No i moje dwa ziomki. Nowi przyjaciele i kompanii do nagrywania, czyli Renifer i Mikołaj. No, także tak to się tutaj prezentuje. Te dwa kwiatki będę musiała gdzieś oddać. A tu jest moja ściana, bo tego chyba nie pokazywałam nigdy na vlogmasie. To jest moja półka z pucharami i trofeami różnymi. A to są moje wszystkie zdjęcia, takie najważniejsze w życiu. No, a tak wygląda, jak nagrywam. O, a to ja. Siemko. Także co?
Odwrócę się i się żegnamy. Mam nadzieję, że taki krótki i trochę odbiegający od wszystkich vlogmasów film wam się spodobał. Czekajcie, że z tego ostrość wezmę. O, na mnie. No, czekajcie, jest na mnie ostrość. Czemu to nie łapie na mnie, no? Dobra, chyba jest już git. No, także zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, zaglądania na Instagrama, bo tam pojawią się rozdania. I co? No i do oglądania dalszych vlogmasów. Wiem, że one ostatnio nie wychodzą codziennie, ale zawsze są wszystkie filmy. Nigdy nie robię tak, żeby jakiegoś vlogmasa nie było. Zawsze nagrywam filmy na zapas czasem nawet. Więc no. Okej, żegnamy się. I do zobaczenia. Już w kolejnym filmie. Buziaki wasza JS.